Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie o włosach. Zadajecie mi mnóstwo pytań. Po pierwsze, jaki mam kolor na włosach? Na włosach mam swój własny kolor. To jest ostatni raz farbowałam włosy w kwietniu. Miałam te takie ciemnobrązowe włosy. I to jest kolor, który po nich pozostał. Moje włosy, jak widać, bardzo chcą być blond. Szczególnie, on się też tam wypłukiwał, ale teraz od słońca mega zjaśniały. Generalnie chciałabym, żeby były ciemniejsze, one nie chcą. Na pewno je będę jeszcze farbować, ale to po wakacjach. Także tyle. I zawsze farbuję włosy u fryzjera. Kolejna rzecz. Pielęgnacja. Kilka produktów do pielęgnacji. I może zacznę od tego. To jest odżywka z awokado z Alverde. Ja ją kupiłam w drogerii DM w Niemczech i pokazywałam Wam ją w holu i już wtedy dziewczyny mi pisały, aha, i to jest taka odżywka, którą nakładacie na suche włosy przed umyciem. I już wtedy, troszkę zakurzona, i już wtedy dziewczyny mi pisały, że uważaj z tym, bo to może być problematyczny produkt. To jest taka bardzo, bardzo gęsta, budyniowata pasta. Widzicie, tutaj nic nie wylatuje. I to jest coś, co nakładamy włosy przed myciem. No i jak ja to kiedyś nałożyłam na włosy, no to słuchajcie, to tak obciąża. I tam dziewczyny mi pisały, że tam broń Boże na całą noc czy coś, tylko tak jak tu jest chyba napisane, że tam na 5-10 minut. I tragedia, po prostu umyłam włosy i musiałam je myć jeszcze raz. I leżało to, leżało w mojej szufladzie, aż ostatnio zaczęłam, jeżeli chodzi o kręcenie czy tam modelowanie włosów, no to już robię to dłużej, ale zaczęłam je mocniej utrwalać lakierem. No i po lakierze te włosy są takie mega, wiadomo, zlepione, splątane i tak dalej. Moje włosy w ogóle bardzo źle reagują na jakieś, ja nie tapiruję, ale czasami no tam u fryzjera, jak są natapirowane i polakierowane, to są tak splątane, że kilka myć im zajmuje, żeby się rozplątać i dojść do dobrej formy. A więc stwierdziłam, że będę używać tej odżywki na same końcówki. Te, które są zniszczone tam, nie wiem, od właśnie od lokówki, od gorących narzędzi, ale też właśnie czasami jak po lakierze nie mogę ich rozczesać i tu gdzieś mi się robi jakiś kołtun, to w tym miejscu nakładam tą odżywkę. Także generalnie no, może taka długość i tyle, nie więcej. I rzeczywiście z 10 minut i później do zmycia. I wtedy to się rzeczywiście sprawdza, ale tak jak mówię, tylko na długie włosy, raczej na końcówki, bo no to bardzo, bardzo jest bogate, ale niezbyt dobrze się zmywa. O. Później, jeżeli chodzi o szampony, to szampon, którego używam od dawna, to już jest moja ostatnia butelka. Jak będę jeszcze w Berlinie, to na pewno sobie zrobię zapas. To jest Alverde i to jest cytryna i brzoskwinia. I to jest szampon dodający blasku. I rzeczywiście go dodaję. On jest taki bez silikonów, parabenów, w miarę tutaj ma naturalny skład. Bardzo go lubię. Włosy mają ładny kolor, nie są jakieś żółtawe. No i ładnie pachnie. I z tych naturalnych szamponów moje włosy generalnie lubią silikony, jakieś takie niedobre składy, także te naturalne kosmetyki na włosy, do włosów nie zawsze się u mnie sprawdzają, a to jest naprawdę ok. Także jeżeli będziecie miały dostęp, jest mokre, będziecie miały dostęp do drogerii DM, to spróbujcie sobie. Odżywka i maska też są bardzo fajne. I jak myję włosy, to najpierw myję tym, a potem, ale też raz na jakiś czas, nie każde mycie, używam tego szamponu z Lasha Beak, który jest solą morską, który ma oczyszczać i dodawać objętości. Śmiałyście się ze mnie, jak powiedziałam, że to jest forma takiego gluta z solą, no ale jest. Kupiłam go w marcu. Mam go do tej pory, także no nie jest to tani produkt, ale jest bardzo wydajny, bo rzeczywiście mała taka kuleczka wystarcza, żeby umyć głowę. Na pewno trzeba wiedzieć, jak go używać. Wasze włosy muszą być bardzo mokre i niesplątane, bo jak na splątanych włosach sobie zaczniecie trzeć tą sól, to będzie jeszcze gorzej. Także właśnie jeżeli mam te włosy po jakichś zabiegach stylizowania, to najpierw myję tym zwykłym szamponem,
Potem myję tym i staram się nie robić tak, że wiec jakoś tak trzeć, żeby mi się tutaj kołtun nie zrobił, tylko jakoś tak troszkę w rękach rozpuszczam tą sól i tak jakby jak najniżej w tych włosach. Także trzeba troszeczkę wyczuć ten szampon, nauczyć się go używać. Ja na początku w ogóle brałam taką garść tej soli i sobie, wiecie, tak tutaj nakładałam tego dużo na głowę, po czym wychodziłam z takim wielkim kołtunem i miałam, kurde, no nie działa. Także musicie go wyczuć. Mała ilość, bardzo mokre włosy i tak z rozwagą, bo to nie jest zwykły szampon, tylko właśnie tam ma tę grudę soli. Ale potem, po pierwsze to, że on ma tą sól, to daje bardzo dobre efekty oczyszczania właśnie po wszystkich jakichś stylizacyjnych produktach. Nie wiem, jak za dużo jakiegoś olejku czy czegoś i chcecie to zmyć z włosów, no to on bardzo ładnie oczyszcza, też doprowadza skórę głowy do takiego dobrego stanu. Także no, jeżeli... ze wszystkich moich produktów, które kupiłam w Lushu, to ten uważam za godny polecenia i kupienia ponownie, bo tak poza tym to reszta jakoś mnie nie urzekła. Też nie są najtańsze te kosmetyki, ale jeżeli jeszcze trafię do Lusha, to na pewno kupię sobie jeszcze ten szampon. A właśnie, miałam jeszcze tą odżywkę Happy Joy Joy, była pięknie pachniała, bardzo ładnie włosy po niej pachniały, ale nie robiła nic fajnego, także jeżeli znacie jakieś odżywki z Lusha, to piszcie, które są dobre, czy ten American Cream jest faktycznie taki dobry, czy też szkoda kasy. A ja, jeżeli chodzi o odżywki, to ostatnio zakochałam się w Aussie. Już też w jakimś filmie Wam opowiadałam, że to był taki impulsywny zakup, że po prostu stałam przy kasie, mówię, kurczę, nie mam odżywki. Spojrzałam na półkę i akurat Aussie było w promocji. No i leje mi się z tego opakowania, już opowiadałam Wam o tym, że go nie lubię. I kupiłam najpierw tą odżywkę, to jest 3-minutowy cud do długich włosów, to jest ta maska do długich włosów i dokupiłam później jeszcze tą odżywkę w sprayu, która ma dodawać objętości. No i wiadomo, tej maseczki używam za każdym myciem, bo to jest generalnie jakaś taka maska, tak? Nie, tu w sumie nie piszą, czy to... jak często tego można używać. No nie, w każdym razie ja używam przy każdym myciu, a myję włosy co drugi dzień i później jeszcze używam tego sprayu i rzeczywiście ta mgiełka, o, to jest odżywiająca mgiełka do włosów, które potrzebują uniesienia, z ekstraktem z krasnorostów australijskich. Pachnie zielskiem, ale nie jakoś nieprzyjemnie, taki ciekawy zapach mają te kosmetyki i rzeczywiście te włosy są takie... takie sztywniejsze, jest ich więcej. Generalnie ja już w jakimś filmiku mówiłam, że tam jakiś produkt unosi moje włosy i ktoś się pytał, to unosi czy nie unosi, bo masz oklapnięte, więc w sumie nie rozumiem. Słuchajcie, to już jest efekt naprawdę... nie chciałybyście widzieć po prostu, jak ja czasami umyję włosy i nic z nimi nie robię, to mam takie przyklapnięte. Teraz to już jest po prostu volume i... nie śmieję się, ale no tak, no moje włosy są takie cienkie, delikatne, także dla mnie to i tak jest efekt, wierzcie mi. I tak jest dobrze, one może nie są po prostu najlepsze, żeby prezentować produkty do uniesienia, bo ten efekt no nigdy nie będzie wow. Bez jakiegoś tam, wiecie, tapirowania loków i tak dalej. Ale te dwa produkty i teraz... ta maseczka już powoli mi się kończy i w zapasie mam tą maskę z tej serii do dodawania objętości, więc następna będzie tamta, to dam Wam znać. Ale polecam te produkty, na pewno bym je kupiła ponownie, mimo że to jak na drogeryjne te produkty do włosów nie są najtańsze. I ostatnia rzecz, taka nowość, która została mi przesłana przez Garniera i to są jakieś cudowne olejki. Ja przez bardzo długi czas używałam tego jedwabiu z Biosilka i to chyba było, nie wiem, 7 lat, po czym stało mi się to, przed czym wszyscy fryzjerzy ostrzegają, że jak ładujecie silikony na włosy, bo te wszystkie olejki mają silikony, mają alkohol, także one teoretycznie wygładzają nam końcówki, a tak naprawdę zapychają nam te włosy i kiedyś może przyjść taki moment, że już nic te włosy nie przyjmą i ja kiedyś tak miałam, że faktycznie, słuchajcie, myłam włosy, suszyłam, układałam na szczotkę, one były tłuste, tak jakbym ich w ogóle nie dotknęła szamponem i potem miałam bardzo długą przerwę i teraz gdzieś tam znowu wracam do tych olejków, ale już bardzo rozważnie i na pewno im nie ufam i raz na jakiś czas tylko używam gdzieś tam na końcówki i to bardziej na jakieś wyjście czy coś, bo no to nie jest taka prawdziwa pielęgnacja, to jest trochę takie... łatanie dziury w dachu.
że tak powiem. I dostałam dwa olejki i to jest cudowny olejek ochrona do 230 stopni i cudowny olejek odżywienie i blask. Jeden jest z olejkiem arganowym, drugi jest z olejkiem z kamelii. Nie znam się tak dobrze na składach, nie wygląda mi jakoś strasznie, ale pewnie nie jest to zbyt jakiś naturalny i dobry produkt. I czym one się różnią według mnie, bo ten jest tak, odżywienie i blask i ten jest przed szczotkowaniem lub w dowolnym momencie dnia, cudowny olejek, nadaje włosom olśniewający blask i ułatwia rozczesywanie. A ten chroni włosy, ułatwia rozczesowanie, więc generalnie dwa produkty, ale tak naprawdę to jest jedno i to samo. Z tym, że ten nieładnie pachnie, według mnie, takim lekarstwem jest okropny. Ten to od razu idzie do oddania komuś, bo no nie. A ten tu jest też napisane, że dwa razy puszenie jest pod kontrolą, włosy natychmiast stają się dwabiste i miękkie, dwa razy szybsze suszenie. I to jest to, co mnie urzekło, bo już kiedyś słyszałam, jedna z dziewczyn na YouTubie opowiadała o produktach, które przyspieszają suszenie. I ja nie mam jakichś bardzo długich tych włosów, nawet jak ja miałam takie krótkie, to one mi tak strasznie długo schną, zawsze mam z tym problem. I słuchajcie, rzeczywiście po tym olejku, jak go zastosujecie na włosy, i wysuszycie suszarką, to mam wrażenie, że rzeczywiście jakoś one szybciej wysychały. Także no taki gadżet, wiadomo, to nie jest jakoś super niezbędny w pielęgnacji, ale chciałam wam to pokazać, tylko że no według mnie to bez sensu kupować te dwa olejki. Zresztą zobaczcie, jaka to jest 150 ml, ja ten mały Biosilk zużywam długo, więc nie wiem ile to kosztuje, ale nie do zużycia, a tak jak mówię, no bez sensu, bo generalnie bardzo podobna formuła, myślę, że działają tak samo. Ten chociaż chroni przed tym ciepłem, a ten nie. No i ten ma okropny zapach. Ten w miarę ładnie pachnie. Także, także chciałam Wam pokazać te olejki. No i to są już wszystkie moje produkty do pielęgnacji włosów. Jeżeli Wy znacie jakieś fajne rzeczy, godne polecenia, też mogą być te takie profesjonalne produkty fryzjerskie. To dajcie znać. No i tak, chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat włosów, moich pielęgnacji i tak dalej, to tradycyjnie piszcie w komentarzach. Ja już uciekam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.